Naprawdę nie mam zbytnio pomysłu, jak wtedy ja zrobiłem to z tym teraz królem Salamander. Co ja wtedy robiłem? Niszczymy. You'll have to smash the head, sire. Say, would have looked good in my rockery next to the petrified succubus. Oh, such a shame. Wonderful woman before the incident. See, they're not attacking now. You're their new king? I'm sure the Red Queen, they don't have to walk everywhere. Keep moving, sire. One more shrine to go, and lots more empire to crash and crash. Mounts! Mounts! Reds! Mounts! Mounts! Reds! Jestem teraz bardzo ciekaw. Saddle up your reds and sweep the salamanders over the ramp. Ah. Soldiers on fire without being damaged. A drive-by flaming. Whoa! Ciężkie straty będą. O, ciężki strach. Blue.
czemu nie mogę... Kurde! Imperium się wdarło już do tego rezerwatu. Dwa potężne artefakty. A! Kurczę, trzeba niebieskich. Reserves have been upgraded, sire. Now don't go thinking you're invulnerable. No to jasne, cholery, co się znów stało? I gdzie teraz trzeba iść? He? Cały kawał z powrotem, o kurde. No i znów błąd przy sterowaniu. Blue!
Łuczników trzeba. Skrystalizowane zło zawsze jest dobre. Tak, tyle że nie mam żadnych salamander teraz. Już dawno żołnierzy imperialnych nie widzieliśmy. To już mnie trochę martwi. Katalizator. No i bez jaj. Teraz ja muszę... Oj, ja pierdzielę, aż dotąd się wrócić. Chwileczka, tu ja zrobię wtedy cut, bo to się nie opłaca nagrywać. Ja tu zrobię... No, tak szybko... mam te salamandry. A, tak to działa. A, wszystkie sługusy wróciły. Przez przypadek za długo trzymałem prawy przycisk. I chyba dlatego oni przyszli. Aha, tam był zaraz ten. Oh!
Idziemy. Tak właściwie wróć do rezerwatu. Udało ci się naładować serce wieży. Wróć do rezerwatu, mamy wrócić po prostu. Wróciłeś do rezerwatu. Ajej, umiesz szczypie kolano, kurde. Głupie komary. It means the Empire are almost through. You should return to Queen Faye and see if she knows how to finish powering up the Tower Heart. Hurry! Choose all! Tam nie przejdziemy. Nie wiem, dokąd tamci łucznicy strzelają. No, co za debile. Bezsensowna walka tutaj. Zablokowane. Tamtędy nie przyjdziemy. Oh!
Jedyna droga to jest wprost, a many już nie mam. Te kryształy nadają się tylko do ulepszeń. Więc w sumie nie ma. Powiem to tak, że nie specjalnie po nie iść to się nie opłaca. Chwilka, najpierw idę się naładować. No. What great magic your artifact must have once held, Dark One. For even the power of my shrines could not revive it. So many have died. So many innocents. It was I who condemned them. So it is only fitting that I tread the same path. Jakoś to powoli idzie. No bez jaj! Ach, mnie drażnią te elfy na tych tyłach. To zapieprzona rasa.
Petunia. We must save her. Ach, co za pieprzone robactwo. You choose all. Jezu! Co za robactwo! Normalnie jak kraluchy! Kolejna fala debili. Idziemy dalej, nie będę teraz... tu czerwoni ci przydadzą. Trochę bezsensownie tutaj się walczy. A chcę z... Coś tam... Mam ochotę tą dwójkę normalnie upieczyć jak kiełbaski na grillu.
Mnie oni wkurzają. Albo na arenę postaci. Ale szybko one są. No dobrze, już mamy połowę NF. Moja energia nie tylko wysysa jej energię, ale wygląda na to, że też... ale też zdeprawia ją. Dajcie mi jakiś kij, jakiś widelec, mam ochotę. Mam nadzieję, że ten nasz Yeti, co tam u Sugusów śpi. Mam nadzieję, że ten Yeti lubi właśnie pieczone gnomy. Czy to gnomy? Spokojnie sobie poczekamy. Teraz mogę przychodzić sobie taką barykadę małą. Your dark majesty.
it. The darkness is overwhelming me. Our most glorious queen must be preserved. To jest nawet silna formacja. A ja tylko ciągle trzymam alt. Nikt już nie przyjdzie? I live when so many others have died. Ona zmieniła. You have made me a new woman, Dark One. I shall adjourn to your tower. I will await your return. Eagerly. Your queen. I see clearly now, and I wish nothing more to do with this place. He is your ruler now, and you will obey his every command. I have a whole new world waiting for me, don't I, Dark One? O, chyba nie będziemy czym władać, bo... Imperium już zrobiło za nas całą robotę jako niszczyciel wszystkie. Myślę, że mamy sytuację do dyskusji. Wydaje się, że masz kilka nieszczęśliwych. Refugee z Empire z więcej w front niż na top. Ridiculous. My hair is lovely. And I don't wear black out of season. And some kind of Nordbergian snow rat. I didn't know you did. Ale ma świetny tyłek. I'd like to see you try to wrestle down and skin a rabid seal, mother. I guess it's too much to ask that you just kill them right now. So I'll just settle for being the first mistress. I'm sure you don't need it, but as an incentive, I can make sure that salamanders are available in your final battle against the Empire. I was gonna cut you a break because you're new around here, fairy. But if you want to play rough, I can offer you the services of the wolves in the final battle if you make me first mistress. Wait a minute. I learned a few tricks in Everlight. If you make me first mistress, I can make sure those little green spidery things aid you instead. That, and I am happy. Ale za to przód ma naprawdę fajny. Tak, mamy do wyboru Keldę, Fey lub Juno. Tak, Juno właściwie... Juno nie cierpi z charakteru po prostu, snopka i tak dalej. Się zastanawiam właśnie między Keldą a Fey. Weźmiemy Fey. Magiczna, ona jest magiczna i tak dalej, więc... As your first mistress, I shall endeavor to show mercy to these slaves. A wise choice. Still, it's an overlord's prerogative to go back on his choice at any time before the final battle, if he should so desire. You must make your preparations, sire. Wrap up any loose ends. Can't have those things flapping about. You and your minions must be fully prepared for the fight ahead. Sit on your throne if you wish to review your quests. Zrobimy sprawy organizacyjne po prostu. I...
Broni innej nie chcę. Ta broń, którą teraz mam, jest wystarczająco dobra. Ale ulepszyć sługusów zawsze się przyda. No i teraz niebieski do czwartego, bym potrzebował kasy. Więc poczekajcie tylko. No dobrze, jestem z powrotem. Krótko powiem wam, co w tym małym kacie zrobiłem. Tak, poszedłem do skałku grodu i zarobiłem trochę kasy, po pierwsze, a po drugie ja tam chyba z 10 minut w kuźni jednej byłem i normalnie swoich sługusów doszkoliłem do tak 300%. No, już tutaj nic nie ma. Tam nas nie stać. Nas nie stać na żadną w ogóle lepszą broń niż teraz mamy. Teraz tak, mimo że sobie ulepszyłem sługusów, no 10 brązowych, 10 zielonych, 10 czerwonych i 10 niebieskich, do w sumie cała 40 ma teraz 300%, to teraz pójdę i wyciągnę ze świata zmarłych tych padłych. Mi chodzi o tych, którzy przez tego króla Salamander skinęli. Władza deprawuje, a władza absolutna to o wiele większy upaw. Co tu mamy? Champion! To są właśnie te sługusy, które właśnie uzbroiłem w skałku w grodzie. Więc świetnie są uzbrojone. Yeti. Usmażone przez króla Salamander. O, poziom 10. Oczywiście, że go bierzemy z powrotem. Ale nie patrzyłem na cenę, bo ile... Dwadzieścia za nich. Jeszcze skrzesimy z 3. To są naprawdę wartościowe sługi. Brązowi, kurczę. Z włócznią, kurde. Nie pamiętam, jak się nazywał gladiator z włócznią. Viscero? Jakoś tak. No, Viscero, jakoś tak. No jeszcze innego, jeśli będzie... Nie. Już nie ma tutaj aż tak wysoki poziom. No, weźmiemy jeszcze tego innego. I teraz zajmiemy się czerwonymi. O, taki dobry czerwony, 8 poziom. Golonkę. Jeszcze jednego czerwonego. Chociaż nie. Finalna bitwa z Imperium. Trzeba się przygotować na to. Jeszcze jednego czerwonego. No. O,
kosanie z poziomem 7. I dobrze, i teraz szukamy jakichś dobrych zielonych. O, sporo ich jest na poziomie 3. O! O, poziom 10. Koniecznie. Ale mamy mało właśnie energii życiowej dla zielonych. Trzeba być ostrożnym, może jeszcze... jeszcze dwóch może. No, dwóch wezmę i będzie. Zieloni, jak już mówiłem, mają najmocniejszy damage, jeśli dobrze są używani. Najmocniejsze obrażenie zadawają. Jeszcze tego innego i będzie. Greetings, master. Ty już nie... I zaraz będą niebiescy. O, jest. On na poziomie 10 nawet jest jeden. Świetnie wygląda z tym wszystkim. Ile go całuję, kurde. Ale tu jest sporo niebieskich na 10. Ale tylko brązowy się różnie wygląda. Jeszcze innego niebieskiego. No. No i teraz ma... Chyba z 20 sługusów, tych najlepszych z najlepszych, wskrzeszyliśmy. Bardzo cenny dodatek do naszej przyszłej, bliskiej bitwy końcowej z Imperium. Podejrzewam, że część z nich zginie. Możliwe, że wszyscy z tych zginą. Ale to się zobaczy. No dobrze, i tutaj ja kończę na ten odcinek, więc na razie.